jak wiemy, kiedy klikniemy wybrany plik, zostaje otwarty program powiązany z danym rozszerzeniem, czyli w przypadku pliku JPG jest to program Podgląd. Czasami jednak nie chcemy uruchamiać żadnej dodatkowej aplikacji. Chcemy wykonać tylko taki szybki przegląd naszego pliku, zobaczyć jaka jest jego treść. I w OS X mamy taką możliwość, jeśli klikniemy sobie na pliku prawym przyciskiem, zobaczymy tutaj funkcję szybki przegląd. Dostępna jest ona również po naciśnięciu spacji. I tak jak powiedziałem, za pomocą tej funkcji możemy dokonywać szybkiego przeglądu wybranych przez nas plików. Zauważmy, że to jest plik 1JPG. Jeśli naciśniemy strzałkę w dół, to będziemy dokonywać podglądu innych plików w tym katalogu. To na razie są pliki graficzne. Ten plik to jest ostatni plik, to jest plik dźwiękowy, jak widzimy. Możemy go tu odtwarzać, a także przewijać. Jak widzimy, ta funkcja szybki przegląd jest dość zaawansowana. Wróćmy sobie do pierwszego obrazu. Tutaj również możemy zamknąć, przejść do trybu pełnego ekranu. Dalej możemy wybrać z tego miejsca otwórz w programie podgląd, czyli otwórz w programie, który jest powiązany domyślnie z tym plikiem, a także znajdziemy opcję dzielenia. Na przykład możemy to zdjęcie wstawić do wiadomości czy wysłać je mailem. Zauważmy, że gdy zaznaczymy więcej zdjęć, na przykład te trzy zdjęcia, naciśniemy spację, to zobaczymy dodatkowe możliwości. Będziemy mogli przechodzić pomiędzy tymi plikami. Mamy takie przyciski nawigacji. Jeśli klikniemy w tym miejscu, zauważymy taki indeks naszych zdjęć. Również jeśli w tym momencie przejdziemy do trybu pełnego ekranu, to znajdziemy opcję utworzenia pokazu slajdów. Tutaj również możemy włączyć sobie indeks. Jeśli chcemy zamknąć tryb pełnego ekranu, możemy nacisnąć Escape i możemy jeszcze raz nacisnąć Escape, aby całkowicie zamknąć szybki przegląd. To wszystko w tej krótkiej lekcji. Mam nadzieję, że będziecie teraz korzystać z szybkiego przeglądu na co dzień w swojej pracy. Do usłyszenia.